Święty Paweł, dzisiaj w tę uroczystość objawienia Pańskiego czytamy fragment z listu do Efezjan. Mówi, że udzielił nam Bóg łaski, objawił się, została nam oznajmiona tajemnica. Spróbujmy rzeczywiście odkrywać w tę dzisiejszą uroczystość, jaką łaskę Pan Bóg nam przygotował w naszym życiu. Bo przychodzimy tutaj nie z obowiązku, nie z jakiejś konieczności, ale rzeczywiście potrzebujemy Jego łaski. Jakiej łaski ja dzisiaj potrzebuję? Na co chcę otworzyć moje serce, moje życie? Uroczystość objawienia Pańskiego, tak nazywamy ten dzień. Troszkę mamy kłopot oczywiście z historycznością tego opowiadania z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, początek, pierwsze 12 wersetów. Bo przecież gdy czytaliśmy Ewangelię Łukasza, już Maryja, Józef i nowonarodzony Jezus wrócili do Nazaretu po ofiarowaniu go w świątyni. A tutaj jesteśmy znowu w Betlejem. I domyślamy się, że ten Jezus ma już ze 2 lata, bo tak w tradycji mateuszowej ta rzeź, niewiniątek, która nastąpi za chwilę i ucieczka świętej rodziny do Egiptu, nie do Nazaretu, do Egiptu. A więc przebywają w tym Betlejem już 2 rok przynajmniej. A więc widzimy, że to opowiadanie nie jest jakimś historycznym opowiadaniem. Gdy zaczynamy szukać w Ewangeliach historycznej biografii Pana Jezusa, to naprawdę będziemy mieli problem. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o teologię, o doświadczenie duchowe. A więc nie martwmy się, że to dzisiejsze opowiadanie nie zgadza się z faktami historycznymi, bo to nie o fakty historyczne chodzi, ale o moją drogę wiary. Zobaczmy także ten tekst, który jest nam dobrze znany, bo przecież o 3 królach takich mówimy potocznie, śpiewamy w kolędach już dłuższy czas i dzisiejsza Ewangelia nie robi na nas już żadnego wrażenia. A wrażenie było wielkie dla pierwotnej wspólnoty Kościoła, dla której był dedykowany ten tekst Ewangelii. Mianowicie dobrze wiemy, że co przełamuje to wydarzenie o mędrcach ze wschodu? To, że zbawienie jest dla wszystkich. Popatrzmy, Żydzi myśleli cały czas, my jesteśmy narodem wybranym. My mamy to pierwszeństwo dostąpienia do łaski Boga. Inni, no może kiedyś, ale nie na takich prawach jak my. Wspólnota Mateusza, domyślamy się, że była wspólnotą głównie złożoną z Żydów, z chrześcijan pochodzenia żydowskiego. A tutaj historia o magach. Mateusz wyraźnie pisze magos po grecku. A więc magowie. Magia była zabroniona w Starym Testamencie. Magia była zabroniona w Kościele. I zobaczmy, to co po ludzku w naszych mentalności, mentalności pierwszej wspólnoty, było marginalizowane czy eliminowane ze wspólnoty. To im objawia się Bóg. Tak jak ta historia z Ewangelii Łukasza z pasterzami. Pasterze byli zmarginalizowani. To była patologia jakaś. To byli ludzie, którzy nie wierzyli, nie byli uważani za religijnych, za członków wspólnoty. To im objawia się anioł i głosi chwałę Boga. Zobaczmy, że dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny nam pokazuje, że ja muszę wyjść z moich schematów tych bezpiecznego chrześcijaństwa, które sobie tak ubieramy, naszą tradycję w choinki, w lampki świecące i tak jest wszystko ludycznie. Dajmy się zaskoczyć przez Słowo Boże. Przede wszystkim zobaczmy właśnie magowie, my ich sprowadziliśmy potem, tłumaczymy już, że było przyzwoicie w Kościele, mędrcy, zupełnie słowo wymyślone przez tłumaczy, czyli nie magowie już, tylko mędrcy. Za chwilę ich nazywamy królami, za chwilę ich policzymy, że ich było 3,
No bo trzech, bo trzy dary były, a więc musieli trzech ich być przynajmniej. A więc trzech. Potem wymyśliliśmy, że to są trzy kontynenty, czyli Europa, Azja, Afryka. Co z Ameryką, z Australią? Zupełnie, no to już trzeba, jak to sławny nasz, jak to nazwać go, myśliciel, mówił, że o sześciu królach, nie? No bo już brakowało mu tych kontynentów, nie? A więc już ich sprowadzamy po prostu do kolorów skóry i robimy z nich taką kulturową propozycję, która ma ubarwić nasze szare, zimowe dni. I tracimy to, co najważniejsze. Zobaczmy, że ci magowie widzą gwiazdę na wschodzie. Była taka tradycja, że gdy rodzi się człowiek, na niebie pojawia się nowa gwiazda. Gdy umiera człowiek, ta gwiazda gaśnie. Zobaczyli gwiazdę i ruszyli w drogę. To symbol naszego życia. My jesteśmy na drodze. My jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. I szukamy. Każdy z nas ma pragnienie prawdy, wolności, sensu życia, miłości, szczęścia. Idziemy za tymi pragnieniami, za tymi naszymi gwiazdami, często po omacku, bo zobaczmy, im ta gwiazda zniknęła z horyzontu. Oni tę gwiazdę, gdy zobaczyli ją na wschodzie, w czasie drogi jej nie widzieli. Dopiero gdy wyszli znowu z Jerozolimy, zobaczyli na nowo tę gwiazdę. Co to mówi nam? To jest historia naszego życia. W życiu każdego z nas ktoś nam powiedział o wartościach, o prawdzie, o dobru. Babcia często, czy dziadek uczyli nas modlitwy, prowadzili nas do kościoła, pokazywali nam świat wartości, że na tym jest zbudowana nasza rodzina, że trzeba się modlić, że trzeba czynić dobro. Te nasze gwiazdy zginęły nam z horyzontu. Już często może pochowaliśmy naszych przodków, może ukochanych rodziców, którzy też nam wiele mówili, jak żyć. Idziemy jak ci magowie przez życie, często po omacku. Często nie wiemy, błądząc tak naprawdę. Popatrzmy, jak często my narzekamy na nasze dzieci, że żyją bez Boga, nie chodzą do kościoła, może nawet nie mają ślubu kościelnego, może właśnie nie przestrzegają jakichś naszych tradycji, które kiedyś były dla nas znakiem wartości. Tak, błądzą, tak jak my błądziliśmy. To, że tu jesteśmy, to nie znaczy, że zawsze tu byliśmy w kościele. Wielu z nas właśnie Boga odkrywa na starość, na emeryturze, że tak powiem. Tak jest. Życie ludzkie jest także błądzeniem. Po to, by wreszcie odnaleźć. Zobaczmy, ci magowie, co myślą sobie? No gwiazda się ukazała gdzieś tam, widzieliśmy ją. A więc gdzie mógłby się narodzić król żydowski? W pałacu. Idą do pałacu królewskiego. Szukają świątyni jerozolimskiej. Nie ma go tam. Konsultują z Herodem. Ten Herod jest przewrotny, fałszywy. On wcale nie chce im pokazać drogi. Popatrzmy, jak wielu z nas ma takie konsultacje fałszywe. Fałszywych doradców mieliśmy w życiu. Ktoś nam powiedział, nie martw się tam reguły w życiu, trzeba kraść. Wszyscy kradną, no. Wszyscy kradną, to nie przejmuj się. No. Wszyscy tak żyją, no, na kocią łapę. No już nie bądź taki święty. Nie? Jak wielu z nas miało fałszywych konsultantów w życiu. Fałszywe wzorce mieliśmy. Tak było. Nie ma co się wstydzić tego. Ale zobaczmy, co jest taką fajną intuicją tych magów, że oni w Jerozolimie odkrywają mimo wszystko taką ważną podpowiedź, że gwiazd nie szuka się na niebie, ale gwiazd się szuka w Biblii. Popatrzmy, to jest księga, która prowadzi do źródła.
prowadzi do sensu, do prawdy, do wolności. Odkryć Biblię. Ci magowie, którzy żyli w jakimś świecie właśnie szarlatanów, oszustów, astrologów, fałszu, którzy mają jakieś takie pragnienie prawdy i wolności, szczęścia, tę swoją drogę odkrywają w Biblii. I może właśnie ten czas świąteczny, który jeszcze przeżywamy, jest jakimś czasem i zaproszeniem, by sięgnąć po Biblię, zacząć czytać Ewangelię, karmić się Słowem Bożym, żeby odkryć, kim jesteśmy. Objawiona została nam łaska. Ja tą łaskę często szukam po omacku. A Słowo Boże jest tą drogą, gdzie mogę odkryć prawdziwego Boga, moją historię, moje drogowskazy. I zobaczmy, gdzie oni wychodzą z tej pałacu, wychodzą z Jerozolimy. Ta Jerozolima jest miejscem, gdzie zabiją Jezusa, a nie będą Go adorować. Jezus tam zostanie zamordowany. Gdy wychodzą z Jerozolimy, od tego fałszywego przewodnika, jakim jest Herod, znowu widzą gwiazdę i spotykają Jezusa. Jest radość. Radość. Ewangelia Mateusza zaczyna się od radości i kończy się radością. Kobiety, gdy spotkały zmartwychwstałego Pana, uradowały się. Jest radość magów i radość kobiet. Są dwie sytuacje, gdzie jest mowa o radości człowieka. Popatrzmy, jak wiele smutku w naszym życiu. Zmartwień, kłopotów. Tak, jest wiele przeciwności. Bo takie jest ludzkie życie. Nikt nam nie obiecywał, że to będzie życie nasze, jakieś luksusy, szczęście. Będziemy nie wiadomo jakim na Wyspach Kanaryjskich się opalać od rana do wieczora. Nie, jest trud codzienności. Ale czy jest radość? Radość, że znalazłem łaskę, że znalazłem Pana Boga w moim życiu, sens. Czasami to przychodzi na starość dopiero. Po tych wszystkich perypetiach naszego błądzenia, chodzenia po omacku, złymi drogami, słuchając złych przewodników, wreszcie na starość otwieramy Biblię, odkrywamy Kościół, sakramenty i wtedy odnajdujemy prawdziwą radość spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Kim jest Jezus Chrystus dla mnie? On się objawia, pokazuje nam tajemnicę swojej miłości. Mówimy objawienie Pańskie. Magowie padają na twarz. Wiele jest scen właśnie w Ewangelii Mateusza, gdzie ludzie potrzebujący przychodzą do Niego i padają na twarz. Czyli uznają Go nie jako wspaniałego człowieka tylko, jako jakiegoś, nie wiem, traumaturga, błyskotliwego nauczyciela, ale Boga. Nasze serce tak naprawdę tęskni za Bogiem. Nie za jakąś prawdą filozoficzną, nie za odkryciem jakiegoś klucza do zrozumienia mojej historii przez, nie wiem, psychologię, socjologię, ale tęsknimy za Bogiem, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Otrzymaliśmy życie Boże w sakramencie Chrztu Świętego. Ta tęsknota w nas jest nieustannie. Padają na twarz, bo odkrywają, że Jezus Chrystus zmartwychwstały jest rzeczywiście sensem ich życia. Jest prawdą, którą tak naprawdę szukali. Prawdą, którą tak naprawdę szukali. Przepraszam, maślane to wychodzi troszkę. I dają dary. Dary, które pokazują, że Jezus nie jest tylko dla uprzywilejowanej grupy, ale jest dla wszystkich. Jest królem wszystkich. Złoto to dar królewski, jest królem, panem. Jakim panem? Słyszymy to z tej księgi proroka Micheasza, ta interpretacja Ewangelii Mateusza. Ty, Betlejem, nie jesteś judzkie, bo były dwa Betlejem już tak na marginesie. No ale już zostawmy ten wątek.
Betlejem Judzki, nie jesteś najlichsze ze wszystkich miast Jud. Z ciebie wyjdzie pasterz. Mateusz specjalnie zmienia słowa, że to nie będzie taki tyran na wzór Heroda, ale będzie troskliwy pasterz Izraela. Taki jest Jezus. On nie przyszedł nas upokorzyć, ale nas zbawić. Kadzidło. Kadzidło to był symbol kapłański. Co to znaczy? Kapłaństwo Izraela oznaczało, że mamy przywilej spotkania z Bogiem. My przez chrzest uczestniczymy w godności kapłańskiej Chrystusa. Czyli co? Dostajemy łaskę modlitwy. Łaskę modlitwy, którą trzeba odkryć w naszym życiu. Łaskę i komunii z Bogiem, wspólnoty z Bogiem. Mam łatwość nawiązywania relacji z Bogiem. Ta łaska jest dla wszystkich, nie tylko dla uprzywilejowanych Żydów, czy jak my myślimy, tylko ksiądz może się dobrze modlić, pobożna zakonnica. Nie, każdy z nas uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa. Składamy duchowe ofiary, koncelebrujemy Eucharystię. Nie przychodzicie tutaj jako widzowie na mszę świętą, ale ofiarowujemy wspólnie Eucharystię pod przewodnictwem prezbitera oczywiście. I wreszcie mirra to symbol miłości. To ten olejek pachnący, który w Księdze Pieśni nad Pieśniami symbolizuje tę relację oblubieńca i oblubienicy. To nie Izrael jest oblubienicą. Każdy z nas jest poślubiony Chrystusowi. Jak mało w naszym życiu duchowej tej miłości, czułości, bliskości z Bogiem, jak bardzo my jesteśmy tacy grubociosani na modlitwie. Nie umiemy się wzruszyć, nie umiemy patrzeć, nie umiemy dotykać. Mirra to symbol intymnej relacji z Bogiem, której tak bardzo potrzebujemy. Taki jest Jezus, który się narodził, przyszedł do nas. Już nie trzeba Go szukać gdzieś tam w dalekich podróżach przez pola i łąki czy piaski pustynne, ale trzeba Go po prostu przyjąć do życia. Bo On tu jest pośród nas, w swoim Słowie, w sakramentach, w Eucharystii, w chlebie eucharystycznym, na modlitwie, w Słowie Bożym. Jest Chrystus, który przychodzi nieustannie, aby dawać nam życie. Inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Może to jest czas, by zmienić drogi. By już nie chodzić po tych manowcach naszego życia, ale by pójść tą drogą, która ma na imię Jezus. Amen.